Check, 1, 2, 2. Nie będę ukrywał, że nie jest łatwo się dostać na antenę jakiejkolwiek stacji radiowej, dlatego że po prostu konkurencja jest bardzo duża, jest bardzo dużo muzyki, którą myślę każda osoba odpowiedzialna za układanie playlisty w radiu codziennie dostaje. Natomiast jak się dostać? No, przede wszystkim ważny jest pomysł, bo wydaje mi się, że to jest jakby clue tej całej sytuacji, czyli kompozycja, dobra piosenka, dobry tekst. O, to jest też bardzo ważne, bo niestety wiele tekstów, nawet przy dobrych kompozycjach, jest banalnych. Oczywiście ważna jest też pewna chwytliwość. Sugerowałbym tutaj najlepiej umieszczenie jakiegoś chwytliwego elementu już dosyć szybko w piosence, o, żeby to się bardzo długo nie rozwijało, tak żeby słuchacz od razu pochwycił temat i wiedział, że to jest coś ciekawego, co się fajnie będzie rozwijało. No i oczywiście ważna jest też jakość samego nagrania. To też jest coś, o czym należy pamiętać. Radio nie gra, no przynajmniej prawie żadne radio nie gra demówek, tylko to po prostu musi być dobrze nagrane, dobrze zmasterowane, dobrze przygotowane do emisji. Żeby dobrze wypaść w wywiadzie, przede wszystkim potrzebna jest wiedza. Miałem w swojej dziennikarskiej karierze do czynienia z takimi muzykami, którzy nie do końca, miałem wrażenie, orientowali się w przebiegu swojej kariery czy kariery swojego zespołu, więc trzeba się do wywiadu zawsze dobrze przygotować, znać podstawowe fakty ze swojej kariery muzycznej. Może brzmi to śmiesznie lub banalnie, ale wierzcie mi, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy przychodził muzyk i na przykład nie do końca wiedział, gdzie będzie grał koncerty, bo wychodził z założenia, że wie to jego menadżer. Takie rzeczy lepiej przećwiczyć przed wywiadem i mieć je, jeśli nie w głowie, to przynajmniej gdzieś spisane na kartce. I na pewno, jeśli chodzi o wywiady radiowe, przydaje się pewna rozmowność, tak bym to ujął. Jeżeli gracie w zespole i jest was na przykład czterech, to wybierzcie tego, który jest rozmowny, nie takiego, który odpowiada jednym zdaniem na pytanie. Nie słucham wszystkiego, co dostaję, ponieważ zdarzają się nagrania, które już po opisie wskazują, że nie będą się w mojej stacji dobrze prezentować. Jeżeli ktoś mi przesyła piosenkę dyskotekową, to po prostu wiem, że to nie jest nagranie do antyradia. Chyba że po prostu chcę posłuchać z ciekawości, jak to brzmi. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które pasują do profilu mojej stacji, tak, słucham wszystkiego, staram się zawsze odpisywać. Staram się wybierać spośród tych rzeczy, które są najciekawsze dla słuchaczy. Także uczciwie podchodzę do tematu. Natomiast każdy, kto do mnie wysyła muzykę, musi mieć świadomość, że ja mam prawo powiedzieć nie, ponieważ utwór może mi nie pasować do playlisty. Nie ma się co obrażać, trzeba po prostu próbować dalej, bo różne są reakcje na tego typu odpowiedź. I tyle.